Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym filmiku, takim poradnikowym, powiedzmy, jak przechodzić podstawowe modki do PDA 2 z Invisive Mod. I będziemy bawili się tutaj na mojej postaci, która aktualnie ma poziom 45, jest prosto po przejęciu nowego Infamy, więc zajmijmy się pierw skillami. Jak dobrze tutaj widzicie, biegam z shotgunem oraz będę biegał z cavity, a jako umiejętność będę używał miny. Tak, gra po cichu będzie, żeby nie było. Tu macie po kolei Mastermind, Enforcer, Technical Ghost oraz Fugitive do skopiowania dla was i biegam w perk decku Burglar. To jest specjalny perk deck, który polega właśnie na szybszym pakowaniu, szybszym łapaniu, wiecie, stricte właśnie pod stealtha, czyli żeby grać po cichu. Rozpoczynamy grę oczywiście na offline i koniec spitolenia. To będzie tylko pierwszy taki, który będę grał dłużej. Kolejne filmiki już będą mniej omawiane. Zajmijmy się pierw Jubilerem, czyli to, co każdy wykonuje na początku na Dead Wishu. W każdym filmiku na sam koniec będę wam pokazywał, jakie są wyniki. Samo w opisie albo w miniaturce będziecie mieli, ile możecie żądaną misję osiągnąć. Ja tutaj będę miał tylko i wyłącznie body buggy, gdyż zawsze z nimi lubię biegać. I gram z Hoxhadem. Co to jest? To wam pokazuje takie podstawowe dane, czy ktoś się was boi, nie boi, ile macie jeszcze pagerów. Więc polecam wam to wgrać, może sobie poradzić, jeśli będzie taka potrzeba, jak go zainstalować. Teraz jak robimy? Na Dead Wishu musimy wejść głównym wejściem i idziemy do pokoju tam po prawej stronie. Tu uważajcie, żeby wam nie wyskoczył typek, jak go nie ma, zakładacie maskę. Ja nie mam jeszcze cichego drillowania, dlatego też pierwsze co wyjdę sobie na zewnątrz. Teraz myślę, czy mi od dupy nikt tam się nie wbije, ale chyba nie. Więc wyjdźmy tutaj na zewnątrz. Tutaj jedna osoba zawsze lubi być. Właśnie o tym mówię. Warto go ściągnąć w tą stronę, więc wychodzicie, pokazujecie mu się i ściągacie go w tą stronę. Jak macie shotguna, tak możecie spokojnie zrobić. Hoxhad daje wam jeszcze to, że jak zaczynacie pagerować, to zawsze wam dochodzi do końca. To jest super sprawa, tym bardziej, że moja klawiatura lubi się tutaj blokować. I często miałem zepsutą grę, bo mi Hoxhad, znaczy bo mi przestało się pagerować. Okej. Okay. Odsunięty. Gdzie pan głowę zgubił? Taki malutki szczegół. Jego nie musieli jeszcze spakować, bo jest za blisko siatki i z ulicy spokojnie go by mogli zauważyć, więc go spakujmy oczywiście i rzućmy go tu nawet tutaj, bo zaraz tego pokoju też nie będzie. W tym pokoju macie trzech cywili. Przeważnie jest dwóch, jeden jest przeważnie z tych, co dochodzą. Ale to wie, że jest spokój mniej więcej, więc wchodzimy od tej strony. Zastraszamy ich. I przejmujemy ten oto teren. Jak widzicie, na razie większych trudności ta misja nie sprawia. I ona nigdy nie sprawia tak naprawdę żadnych trudności. Warto ich po prostu położyć na glebę. Hoxhad da wam informację tym kolorem zielonym, że się udało. I teraz tak, jak macie czas, zawsze ich przenieście na tył. Dlaczego? Nowa osoba, jak wejdzie tymi drzwiami, nie będzie ich widziała i wy będziecie mogli spokojnie sobie kolejną osobę albo zabić, albo tak samo związać i przenieść w inne miejsce. Pamiętajcie, że tutaj w środku jeszcze może być jeden strażnik. W moim przypadku go chyba nie ma, ale w waszym mógłby on tutaj jeszcze być. Co teraz należy zrobić? Teraz tak naprawdę macie dwa wyjścia. Pierwsze, wlecieć na hama, a drugie, tak jak ja, rozejrzę się tutaj wokoło. Ja chyba pierwszy zamontuję drilla i spróbuję ogarnąć zewnątrz, jak to wygląda. I warto patrzeć, czy w oknach nikt nie stoi. Tu akurat idzie do mnie jedna osoba. Ja go zabiję pewnie, bo i tak czy siak wiem, że nie zdołam wszystkich tutaj spagerować, więc tak o. Tak zrobimy z nim. Patrzę się na szyby. Bo jak ktoś stoi w szybie, to teraz 100% nas wykryje, ale chyba nikogo nie ma, więc po prostu spróbujemy tutaj wlecieć. Ściągamy wszystkich w tę stronę. A tych, co się da, związujemy. Jeśli zrobicie to sprawnie szybko, to powinno wam się udać nie zawiadomić ludzi na zewnątrz.
After me. Mnie się chyba na razie udało to zrobić. Ale zaraz się przekonamy, bo dopiero za chwilę wyjdzie to w praktyce, bo będą ludzie przychodzili. I oni raz na jakiś czas lubią tutaj wchodzić. To też musicie mieć na uwadze. Ta kobietka może być wykryta. Teraz tak, ja się zawsze wychylam, patrzę się, czy idą ludzie z boku. Jeśli nie idą, to wzięliśmy specjalnie body bagi, więc teraz sobie je zbieramy. Chyba dwie sztuki mogą być w tym gildzie. I pakujemy tych, którzy są widoczni z ulicy. Czyli ci dwaj. Czyli tego przerzucamy tutaj za ladę, a tego przenosimy. Follow me. Tak, wszystko to robię po to, żeby później nie bawić się z zewnątrz. Możecie oczywiście wlecieć na hama i zewnątrz też ogarnąć i to daje radę. Bez problemu to zrobicie. Ale ja akurat preferuję to wyczyszczenie sobie tak środka, żeby nikt na zewnątrz nie był poinformowany. Teraz ważna rzecz. Załóżcie tutaj sobie drilla. Zawsze. Na Deadwishu brakuje przeważnie jednej torby, żeby zakończyć grę, więc bez tego nie dacie rady. I teraz co robicie? To co zawsze się robi tak naprawdę, czyli zbieracie i rzucacie zawsze, tutaj też pamiętajcie, bo ja gram z niektórymi osobami, to irytuje mnie jak ktoś po prostu rzuca to pod nogi. Już wam tłumaczę o co tutaj kaman. Jeśli rzucicie torbę pod nogi, to marnujecie cenny czas później, żeby to wynieść. Jednak gra w Paydaya polega na tym, żeby misję wykonać po cichu, jak najlepiej i żeby, no, kurczę, jakoś tu miało ręce i nogi w jakimś sensownym czasie. Jeśli będziecie po prostu grali tak, że będziecie rzucali pod siebie, a później będziecie latali i zbierali, to po prostu będziecie przedłużali sobie czas na wykonanie danej misji, co według mnie jest chyba bez sensu. Więc teraz wszystko tutaj przerzucimy. Coś tu jeszcze jest, coś tu jeszcze jest tutaj oczywiście. I jeszcze tam w środku też będą gablotki do ściągnięcia. Więc to też będziemy musieli to jeszcze ogarnąć. Ale jak widzicie, misja sama w sobie nie jest trudna. Dlatego właśnie wykonuję ją jako pierwszą, żeby wam pokazać, że większego kłopotu nie powinniście mieć z jej wykonaniem. Tym bardziej, że jak będziecie rozpoczynali swoją zabawę w Paydayu, to będziecie mieli o tyle łatwiej, że nie będziecie na poziomie Deadwish, tylko na maksymalnie overkill. I jeszcze jest jedna ważna rzecz, którą trzeba zwrócić zawsze, jak się gra w Paydaya po cichu. Bo gra na głośno jest całkowicie inną grą, więc tam się patrzycie na inne rzeczy. Grze po cichu jest ważna jedna rzecz. Nigdy nie grajcie na poziomie niższym niż overkill. Już wam tłumaczę. Misje po cichu mają to do siebie, że tutaj i tak musicie grać zawsze cichutko, bezpiecznie i tak naprawdę różnica między normalnym czy tam easy a overkillem jest żadna, dosłownie żadna. Wszystko jest dokładnie takie same, więc nie warto marnować swojego cennego czasu na grę na cicho, gdy gramy na jakimś innym poziomie trudności, gdyż dostajemy za to mniej kasy, mniej expa, a tak naprawdę narobimy się prawie że tak samo. Jedynie jest różnica między overkillem a Deadwishem. Różnica polega bardziej na tym, że na overkillu macie kamerki niezabezpieczone na części mapy. A na Deadwishu już macie kamerki zabezpieczone. I to jest ta jedyna różnica między tymi dwoma trybami. Ktoś mnie wykrywał, ale chyba jeszcze nikt nie idzie z boku. To chyba wykrywa ten koleś. Ale on może wykrywać. Tu wam mogą iść z tej strony, z tej oraz z tej. Na te trzy kierunki zwracacie głównie uwagę. I tak samo tutaj lubi osoba sobie siedzieć. Na to też zwracajcie uwagę. Tutaj jeszcze możecie mieć, że tam będzie radiowóz policyjny. Ale to też jest bardzo proste do ogarnięcia. To jest jedna z misji takich łatwiejszych, które przechodzi się maksymalnie do 15 minut. Chyba że naprawdę gracie po raz pierwszy w Paydaya, to 25 minut to jest max, ile możecie to wykonywać. Głównie tutaj chodzi jeszcze o otwarcie tego safe'u, bo jak teraz zauważyliście może, mam 7 toreb na 8. Co to oznacza? Że jedna brakująca torba jest w safe'u. Dlatego wam mówiłem, żeby safe zacząć drillować na samym początku, gdyż będziemy musieli na niego później czekać, aż on zakończy swoją pracę. W międzyczasie spróbujmy tutaj znaleźć sobie pozostałe pakunki. Jeden pakunek może być w tym miejscu. Ogólnie miejsce pakunków możecie znaleźć sobie nawet na internecie. Jest to mniej więcej fajnie opisane. Tu idzie właśnie koleś, więc zaraz dojść z tej strony.
Ja się oczywiście schowam, bo lubię grać jak najbardziej niewykrywalnie. Grałem niekiedy z takimi osobami, które na przykład lubią rozwalać szyby. Pozdrawiam bardzo serdecznie was w tym miejscu. Ja tak nie gram, po prostu mnie to strasznie irytuje. Dlatego ja przeważnie jak już gram, to gram faktycznie po cichu. Nic nie rozwalam, co nie muszę. Rozwalam tylko to, co trzeba. I staram się nie zawiadamiać zbyt dużo osób o tym, że w danym miejscu się znajduję. Jakoś nie wiem, tak po prostu preferuję grę. I tak również staram się zawsze grać, czyli zabijam jak najmniej osób i też staram się wszystko fajnie ogarnąć. Dobra, dwie teraz torby z tego mamy. Jedna torba to jest ta, którą potrzebujemy do misji, a kolejna to już jest torba nadmiarowa, którą po prostu będziemy mieli ekstra kasę za to. Ta misja może być super ekstra, no się kasiorki nie jest, ale no cóż, nic się to nie poradzi. To jest jedna z pierwszych misji. Przejdziemy sobie w następnym odcinku, jeśli będziecie mieli takową ochotę, tą samą mapkę, ale na Ukrainian Job. Jest to gra w trybie Pro Job, ale to zobaczycie już niedługo. Okej, dobra. Czy ktoś tutaj jest? Bo bym sobie z chęcią jeszcze zobaczył jedno miejsce za pakunkiem. To jest tutaj. Nie ma oraz tutaj w środku. Tutaj już jest. Pakunki warto zbierać, bo jak zbierzecie odpowiednią ilość, dostajecie upgrade do broni. A to jednak warto sobie zawsze warto takie coś dbać, bo to wam się później przyda. Okej, to dzięki wielkie. To jest właśnie mapka sklep jubilera. Nie będę używał angielskich nazw, bo nie jest tym za dobry. Dlatego kasiorka jest, mówię, średniawa, bo jest lekko ponad milion. Za to do portfela 277 tysięcy. To jest w miarę w porządku. Exp sam w sobie też jest fajny, bo oczywiście ja mam tutaj Infamy, on mi troszkę to podbija. To jest 21 tysięcy Infamy mi dał, więc 134 to jest to, co wy możecie uzyskać. Jest to w porządku misja na samym początku. Jak widzicie, mam niski poziom, więc też nie mam super ekstra mnóstwo skilli. Też będę chciał robić dla was tak zwane wyzwania, ale to w komentarzu napiszcie mi, jakie macie dla mnie wyzwanie, jaką misję przejść. Głównie prosiłbym o misję po cichu, bo to preferuję. Więc dzięki wielkie i do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku. Na razie wszystkim.